Witajcie, zespół Dżem, tytuł piosenki Jak malowany ptak. Myślę, że to jest jeden z takich ciekawszych utworów kapeli Dżem. Dobra, ja po prostu mam tak, Line 6 trójka i Mesa Boogie na kanałach przesterowanych. Używam tu jako też kompresora Bossa CS3 i Ibaneza Horus Flanger CF7, no, taki delikatniutki, taki delikatny przester, delikatny efekt Horusa. Dobra, jak to leci, uwaga. Parę chwytów i to jest główny motyw w ogóle tego kawałka. Bardzo ważne jest tak, tłumienie tej struny, tej ręki prawej. Po prostu musimy przykładać, żebyśmy nie przykładali. Szumów po prostu. Po każdym uderzeniu wydobywamy troszeczkę dźwięku, wydłużamy go, podnosimy na chwileczkę. Tylko chodzi o to, że wpuszczamy na chwilę i ręka z powrotem się przyczepia. Przetwornik to jest magnes, więc wyobraźmy sobie, że ręka jest ze stali, z metalu jest ręka. Po prostu po każdym uderzeniu musimy, ten magnes przyciąga nam z powrotem tą rękę. Czyli jakby po wypuszczeniu dźwięku musimy tą nadgarstek z powrotem przyczepić. Od czego to się zaczyna? Pierwszy motyw, pierwszy power chord to jest po prostu 0-2-2 na strunie, struna 5, 0, struna 4, 2, struna 3, 2. Każdy z tych power chordów, które zagram, jest zagrany dwa razy. Dwa razy, trzy razy, ale mam nadzieję, że ktoś to zdążył zauważyć, że jednak trzy. Czyli najpierw dwa krótsze, później jeden. Przechodzący na następny. Następny power chord to jest 3-5-5. Cały czas na tych strunach 5, 4, 3. Cały czas operujemy, więc 3-3-5-5. Później jest 3-4-5. Później jest 3-3-5. I przejście 3-3-2. I wyjściowy power chord 0-2-2. Myślę, że to jest naprawdę bardzo wspaniały utwór. Oczywiście koniecznie sobie posłuchajcie tego od A do Z. Fajnym urządzeniem oczywiście jest Songster, żeby sobie tę tabę ogarnąć. Najlepiej do całej piosenki. No i cóż, wpiszcie w komentarzach oczywiście Wasze propozycje utworów, które można byłoby zagrać. Bardzo chętnie przyjmę też subskrypcję. Łapka w górę też byłaby super. No jeżeli ktoś ma ochotę, może zostać patronem kanału Rock Day na stronie patronite.pl. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Na razie.